Daszbur. Dzisiaj jesteśmy na polowaniu indywidualnym z psem. Pies bawi się Drago. Jest to jak terrier niemiecki. Drago! Będziemy polować w takich gęskwinach, chaszczach takich. Zaraz sobie zobaczycie. Mamy tropy. Jak widać, są tropy sarny, ale i też są tropy dzika. Także mam nadzieję, że Drago coś mi tutaj wstawi. Teren nie jest łatwy. Pełno róż, jeżyn i oczywiście żarnowców. Jakoś się przedrzełem. Takie oto krzaczorki. Drago, do mnie! Oczywiście niezawodny Garmin. Bez Garmina nie ma pracy z psem. Chodź! Jest! Cichy zabójca. Chciałbym dzisiaj pozyskać dzika, jeżeli jest taka możliwość. Zobaczymy. Z tego, co mi tu koledzy mówili, pokazały się. Także jest taka szansa. Jeżeli nie będzie dzika, to może jakiś lis, sarna. Wszystko to z według okresu. Inna sytuacja jest bardzo bliska, bo prawie tutaj, mniej więcej tu, z tej strony. Strzelałem do jenota, który był osaczony przez jakiegoś burka podwórkowego. Oczywiście Drago zaraz też dobiegł. Ale zobaczcie na to, jaki jest jenot. Jakąś chorobę miał. Częściowo futro jest, częściowo nie ma. Skończę polować, zaznaczę sobie pineską, trzeba będzie go zakopać. Jakieś choróbsko. Super się polowanie zaczęło. Nie minęło 10 minut, już mamy pierwszą zwierzynę. Daszbur. Edukacyjnie, jeżeli oglądają to starzyści, a jak nie dla, przypomnę, dla starszych namrodów, mamy ścieżki, zobaczcie, autostrady dla zwierzyny, jest krzyżówka, macie tutaj, tutaj, tutaj. Oczywiście zwierzyna będzie wybierała zawsze najdogodniejszą drogę, żeby jak najmniej, jak najbliżej przejść do danego miejsca, którego się udaje, czy to do spoczynku, czy co. Patrzcie, jak to ładnie widać. Tu ścieżka, tu wydeptana. My się udajemy tą ścieżką. Tam jest taki dołek i często tam też dziki zalegają. Odeszłem dosłownie 10 metrów, a tu patrzcie, co mamy. Paruk. Cicho podejdziemy, zobaczymy. Jeżeli to jest locha, no to odejdziemy stąd. Nie będziemy tutaj siedzieć. Mamy baruk. Ale my nie będziemy tego ciągnąć. Jeden uciekł. O, zobaczcie. Mamy grudzień. I mamy małe dziczki, warchlaczki, jak się patrzy. Maluteniutkie. Pochowały się. Zaplątał się tam. Także tutaj nie będziemy polować. Tak jak powiedziałem, tak też zmieniliśmy, byliśmy o tam, a
A jesteśmy teraz tu na takich bardziej polnych terenach. Idziemy do takiego bagienka z krzaczorkami. Może coś tam będzie. Przeważnie tam jakieś dziki też bywały. Zobaczymy. Albo drapież lepszy. Do później. Wiesz, szukaj. Szukaj dzika, szukaj. Szukaj. Taka gęstwina, że ciężko się przedostać nawet psu. O, jest kuna, patrzcie. Daszbur, kontynuując moje polowanie dzisiejsze, na którym pozyskałem wcześniej dwa lisy. Niestety nic nie nagrałem z tego powodu, że ciemno było niestety, nie było jak, to była dosyć szybka akcja. Idziemy na drugi obwód i dostałem tutaj taką informację od jednego pana, w sumie sąsiada, że mu lis atakuje kury cały czas i faktycznie przychodząc koło mojego ośrodka przy wale rzeki faktycznie jest takie miejsce, gdzie sobie lis zjada smaczne kurki, zaraz wam je pokażę. Zaraz zobaczycie, czego sobie pastora tylko postawię. Pewnie była jedna kurka. Zresztą widać, taka biało-brązowawa. No i tam była druga kurka. Zobaczymy, poszukamy go. Ostatnio też tu w tym rejonie jednego lisa pozyskałem. Ale to nie jest on. Idąc tu wzdłuż wałem, jak tu widać, jest rzeka, czarna rzeka, na której też osiedliły się bobry, ale to w górę bardziej rzeki. Mamy bobry, a tutaj idę wzdłuż wałem. Oczywiście w odstrzale całe spektrum zwierząt wszystko mam, od jeleni do drapieżników i LGO. Oczywiście o jeleniach sobie mogę już pomarzyć. No tu tylko i wyłącznie przechodni są, nie mamy stale bytujących jeleni. O, w tle można zobaczyć sobie ślęże. Ale oczywiście, jakby się udało sarnę, bo trzeba gonić plan, więc kozy, koźlaki, koźlęta. Oczywiście wszystkie drapieżniki i IGO. A jakby się jeszcze dzik trafił, to było jeszcze lepiej. Ale raczej w to wątpię. I tutaj odpadł predator mój. A ciekawe, z czym wy polujecie? Ja mam predatora i piskmiszę. Powiem szczerze, że dzięki temu predatorowi dosyć sporo tych lisów naszczelałem i idą dosyć mocno na nie. Już czasami są tak też zajęte myszkowaniem, szukaniem innych gryzoni, że nie rusza ich to. Wiadomo, za nich długo ścieczka, więc zostają typowe wabiki na cieczkę piskowych lub oczywiście flet. Tu mamy naszą ostatnio postawioną ambonę, która jest rewelacyjna, to szczególnie z myślą o kolegach starszych, zaraz wam pokażę ją.
teraz jak tutaj widać tą ambonę, to masz tutaj, mogą wzdłuż wału i wzdłuż rowu z polem. Więc bardzo fajny widok. Oczywiście sarny, a akurat nie są sarny. Zaraz za tym. Tylko jak po nie pójść. O, są bardzo blisiutko. Zaraz zobaczycie. Się uda przybliżyć. Mamy sarny. Bardzo blisiutko. Ale niestety ogranicza nas rzeka. Chyba że do domu pójdę po wodery. No, jest tam mały rudelek. Tutaj mamy dwie sztuki. I tam kolejne dwie. Tutaj jedna ciekawa idzie w naszym kierunku bardziej. Chyba pójdę. Są dosyć blisko. Nie ma dużego zachodu. Dobra, do później. Pozyskałem sarnę kozę, tak jak mówiłem, przez rzekę. W sumie na dwa skoki. Tutaj dosyć płciutko jest. Dostała na kark. Oczywiście padła w miejscu. Oczywiście sarna konsumpcyjna idzie w sprzedaży. Dashboard.